Maryja jest dla nas bramą niebieską, bo gdy patrzymy na jej życie, przyglądamy się na różne sytuacje, które przeżywała, to dostajemy mnóstwo rzeczy, w których możemy pracować nad sobą i dążyć do naszej świętości, dążyć do takiego zaufania Bogu, jakie miała Maryja, dążyć do takiego trzymania się obietnicy Bożej, jakie miała Maryja, dążyć do takiego czczenia Słowa Bożego, jakie miała Maryja, dążyć do takiej wdzięczności, jaką miała Maryja. A w naszym małżeństwie, dlaczego nasze małżeństwo jest bramą do nieba? Dlatego, że mój mąż także pokazuje mi mnóstwo rzeczy, w których mogę dążyć do mojej świętości. Kiedy zwraca uwagę na moje słabości, to wiem, że nie po to, żeby sprawić mi przykrość, nie po to, żeby zrobić mi jakąś krzywdę, ale to prowadzi mnie do tego, że wiem, nad czym pracować, wiem, w czym jeszcze mogę się doskonalić, wiem, co mogę jeszcze zrobić, żeby być bliżej nieba, bliżej tych bram niebieskich. A w takiej codzienności też warto zmienić swoje nastawienie w małżeństwie i podchodzić do małżeństwa właśnie jako do takiej bramy, bramy do nieba, abyśmy mogli tak siebie nawzajem traktować, jakbyśmy mieli siebie uświęcać, tak jak Maryja właśnie swoją postawą, swoim tak przyniosła na świat Jezusa, bo zgodziła się na wolę Bożą, tak my taką codzienną postawą i odpowiadaniem tak na swoje potrzeby nawzajem, tak? Odpowiadaniem tak, taką wdzięcznością, pomocą sobie nawzajem, możemy też wprowadzać Jezusa do naszego życia, do naszego domu, do naszej codzienności. Do tego też bardzo serdecznie Cię zapraszam, żebyś popatrzył tak na siebie, na swojego współmałżonka, właśnie jako dar, jako brama, przez którą Ty codziennie możesz iść drogą uświęcenia, drogą do nieba i sprowadzać Boże Królestwo do Twojego życia. Bramo niebieska, módl się za nami. Amen. Amen.